Dzień dobry, a dzisiaj kolejny odcinek z serii rowerów, które szczególnie się dla Dla mnie mnie podobają. Jakby to podoba powiedzieli Kamil i się, nie dla Kamil mnie ze swojego jeździ studia się na nim ekologicznego. fajnie, bo jest No i tak, przygotowany będą to różne specjalnie rodzaje tylko rowerów i wyłącznie dla i mnie. szeroki rozstrzał cenowy. Zapraszam do oglądania. No i jeszcze na wstępie właśnie dodam, że ja na przykład nie jestem fanem robienia takiego czegoś, że na przykład z przełajówki szosę albo z gravela szosę, tylko po prostu mieć więcej tych rowerów. Specjalnie wyspecjalizowanych. Niestety więcej zapłacić już za to. Numer 1 BMC Time Machine 01 Disc. Jest to rower TT, czyli no właśnie, skrót TT to jest Time Trial czy Triathlon. No nieważne, w każdym razie koncepcja tych rowerów jest mniej więcej taka sama. Po prostu chodzi o to, żeby kroić wiatr i uzyskać jak najlepszy wynik. Bo te rowery muszą być mega szybkie. Rower ten występuje w różnych malowaniach i w każdym wygląda naprawdę dobrze. Oczywiście jest tutaj ze sobą wszystko świetnie zintegrowane i stoi on na napędzie SRAM Force 12 Speed. Numer 2, Merida Mission CX 8000. Niestety, od zawsze był problem z dostępnością tego roweru. Tak mi się coś kojarzy mniej więcej. Napęd jest SRAM Force. Napęd 1x11, korba 40T i kaseta 11-rzędowa 1132. Rower jest leciutki, waży poniżej 8 kg. Numer 3 Focus Paralane 89. Jest to szosa Endurance o zrelaksowanej pozycji. Wejdą tam najszersze opony 3,8 cm. Karbonowy, leciutki, ponieważ rozumiem, że M waży jedynie 8 kg i 300 gramów i stoi on na Ultegrze. R800. Z tego co wiem, 11-rzędowa. Korba 50-34, kaseta 11-34. Numer chyba 4, Cube Cross Race C. No to tak, napęd to jest oczywiście 105 Di2. Korba 50-34, kaseta 12-rzędowa 11-34 i waga tego roweru to 8,3 kg. Tym razem rower Cube ze średniej półki cenowej. Po tym razem już on stoi też na Tiagrze. FC 4700. Również 50-34, 11-34. No i jest dosyć ciężki, bo waży 10 kg i 200 gramów. Ale bardzo podoba mi się jego malowanie. I tym razem mamy tutaj Cube'a z najwyższej półki cenowej. Ponieważ ten rower jest po prostu świetny. Występuje on na napędem Durace. Korba 52-36, kaseta 11-30T. I waga tego roweru to zaledwie 6,8 kg. Na uwagę zasługują również różne modele rowerów Van Ryssel z Decathlonu. Większość z nich w różnych malowaniach bardzo mi się podoba. W poprzedniej części mieliśmy Gianta TCR Advanced, to teraz mamy Gianta Defy Advanced, który różni się tym, że możemy włożyć szersze opony, bo już do 38 mm, i zjechać nim z asfaltu na jakiś, powiedzmy, shooter. No i jest też trochę mniej sprinterski, no bo ponieważ teraz mamy korbę 50-34 tej, kasetę 12-rzędową 11-36. Doprecyzowując, i to jest na 105. W rozmiarze ML waży on 8,9 kg. I również w poprzedniej części był poligon Helios, to teraz mamy poligon Stratos S7 Disc. 105 R700, korba 50-34 tej. I niestety długość ramienia korby w rozmiarze XL wynosi 162,5 mm. A kaseta 11-rzędowa 1130T. Oczywiście 11-rzędowa. Podoba mi się to, że ma on całkiem dobrze schowane kable, że one tak jeden dają, pomimo niskiej ceny tego roweru. Waży on 9 kg 350 g.